Pokrzywdzeni to Waldemar Latos i Adela Szklasz, którzy startowali przed 2 laty w wyborach na wójta gminy Rudna. Byli oni kontrkandydatami urzędującego obecnie wójta Władysława Bigusa. Chodzi o dopisanie do list wyborczych przed wyborami samorządowymi w 2014 roku 188 osób, które nie były mieszkańcami gminy Rudna. Sąd w całości uwzględnił argumenty skarżących, nakazał prokuraturze rejonowej w Legnicy przeprowadzenie szereg okoliczności, szereg dowodów w sprawie i tymi wskazaniami prokuratura jest w tej chwili związana. Wróciła we mnie wiara w sprawiedliwość po ogłoszeniu i uzasadnieniu przez sąd w tej sprawie, także uważam, że teraz sprawa już powinna toczyć się w miarę normalnie, bo to, co dotychczas się działo, to było nie do przyjęcia. Dzisiejsze postanowienie sądu jest dla nas satysfakcjonujące, nie tylko dla nas, ale myślę dla mieszkańców gminy Rudna. Jest to taka nadzieja dla wszystkich mieszkańców, że naprawdę mieszkańcy gminy Rudna wybiorą swojego wójta. Myślę, że sprawa się już dobrze potoczy w tym kierunku. No tak jak wszyscy mieszkańcy gminy czekamy na finał tej sprawy. Dziennikarze nie mogli przyglądać się rozprawie, ponieważ sąd wyłączył jej jawność. Z uwagi na tajemnicę śledztwa ja nie mogę podawać do publicznej wiadomości szczegółów uzasadnienia, aczkolwiek bardzo szerokiego sądu i bardzo szczegółowego omówienia poszczególnych kwestii zawartych w postanowieniu prokuratury rejonowej w Legnicy. Jeśli tym razem prokuratura uzna skargę w sprawie domniemanego przestępstwa wyborczego za słuszną, sprawa może trafić na wokandę.